omawiając obwody wejściowe, przedstawiłem zasadę działania typowego obwodu rezonansowego, tak zwanego szeregowego. Chciałbym zwrócić uwagę, że wygląda to oczywiście bardzo prosto i taka jest zasada działania, natomiast w praktyce obwody rezonansowe wyglądają w ten sposób, to znaczy albo nawet w ten. Jak widać, wygląda to troszeczkę bardziej skomplikowanie. Tam jest więcej elementów. Już wyjaśnię dlaczego. Zachowując cały czas tą zasadę, że jest to obwód rezonansowy złożony z cewek i z kondensatorów, trzeba się liczyć z tym, że przede wszystkim dobry obwód wejściowy polega na tym, żeby on miał swoją szerokość dostosowaną do zakresu, jaki chcemy odbierać, i w tym celu najczęściej pojedyncza cewka i pojedynczy kondensator nie wystarczają. W związku z tym taki obwód wejściowy najczęściej przybiera postać wielostopniową, to znaczy wielu sprzężonych ze sobą obwodów rezonansowych, które wyglądają mniej więcej w ten sposób, że jest to cały układ połączonych ze sobą szeregowo i równolegle różnej kombinacji, różna kombinacja cewek i kondensatorów. Co ciekawe, cewki te bardzo często nie są, są wykonywane jako gotowe elementy. To znaczy, jeżeli rozłożymy sobie radio, to zobaczymy, że w środku są takie małe takie elementy, które wyglądają w ten sposób, że mają takie, na płytce sobie stoi takie coś z dziurką na górze i wygląda, jakby tam była śrubka. O, i ma wymiary mniej więcej 7 na 7 mm. I obok tego wlutowane są kondensatory. To jest właśnie cewka. To jest gotowy taki obwód. Jak się, jest on na schemacie, można zaznaczyć, że jest on dodatkowo ekranowany. W ten sposób zaznaczamy ekran. Ekran to jest właśnie ta metalowa obudowa, która dodatkowo jest uziemiona, czyli jest wlutowana w układzie, jest podłączona do masy i dzięki temu takie cewki sprzężone ze sobą elektromagnetycznie są zabezpieczone przed wpływem różnych szkodliwych sygnałów zewnętrznych albo sygnałów z sąsiednich cewek. Tak więc najczęściej jedna taka cewka z jednym kondensatorem nie wystarcza. W dodatku może się okazać, że obwód ten jest jakoś dodatkowo dostrajany i można to zrealizować w ten sposób, że na przykład kondensator użyty w takim obwodzie rezonansowym ma zmienną pojemność. Bardzo często realizuje się to w ten sposób, że ten kondensator jest przestrajany za pomocą jednego pokrętła razem z kondensatorem, który decyduje o częstotliwości lokalnego oscylatora. W wypadku urządzeń wyższej klasy, tak jak już wspomniałem, może tak być, że cały odbierany zakres, w wypadku na przykład posiadanego przeze mnie urządzenia nadawczo-odbiorczego, które jest przystosowane do odbioru w zakresie praktycznie od 0 do 30 MHz, czyli pokrywa swoim działaniem praktycznie cały zakres fal krótkich, to znaczy ono pracuje od 100 kHz do 30 MHz i w trakcie kręcenia można usłyszeć charakterystyczne kliknięcia związane z tym, że automatycznie przy przechodzeniu z zakres na zakres, co się odbywa w sposób płynny, nie ma tam przełącznika zakresu, następuje przełączenie poszczególnych obwodów rezonansowych. W niektórych urządzeniach, tak jak na przykład tutaj w pokazywanym przeze mnie tunerze do odbioru AM, pokażę go może jeszcze raz na obrazku. O, obwody rezonansowe przełączane są tutaj za pomocą przełącznika zakresów, który znajduje się na obudowie. To znaczy w trakcie przełączania zakresu przełącza się obwody wejściowe, które w ten sposób wyglądają.